Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Zostałem Monikę? Tak, jest w domu. Ładny, nie? Piękne. To ona woli czerwone. Cholera. A jest tu gdzieś jakaś kwiaciarnia? No, nie za bardzo. To co ja mam zrobić? Nie wiem, przemalować. Powodzenia. Dzień dobry. Można? Proszę. Co to za niespodzianka z samego rana? Kawa, herbata? Woda na kwiaty dla ciebie, proszę. A z jakiej to okazji? Dlaczego z okazji? Musi być zaraz jakaś okazja. No raczej. Najpierw mnie pan wysyła na przymusowy urlop, a teraz przychodzi z kwiatami? Sama się wysłałaś, ja bym cię nigdy nie zwolnił. Mhm. Przytulnie tu u was. A dziękuję. To co, może darujmy sobie te podchody? O co chodzi? Musisz jechać do Berlina. Rainer powiedział, że z tobą prowadził negocjacje, z tobą chce je skończyć i tylko z tobą podpisze kontrakt. Inaczej nic z przyjaźni polsko-niemieckiej. No ale jestem na bezrobotnym. Co mam zrobić, żebyś zmieniła zdanie? Nic. Ja zdania nie zmienię. Jest Jacek, on mnie zastępuje. Niech on kontynuuje te rozmowy. Ale oni chcą tylko ciebie. Ale mnie mieć nie mogą.